Znajdujemy się na malowniczym statku Marianna, który mieści około 150 osób o długości 30 metrów, gdzie kapitanem jest pan Mariusz Pielaciński. Panie kapitanie, może pan powiedzieć nam historię tego statku? Tak jak tu właśnie pani redaktor powiedziała, jednostka pływa po płockich wodach, zadowala, uszczęśliwia płockich turystów, mieszkańców Płocka, przyjezdnych, gości. Pływamy trzeci sezon. Jak widać, mamy coraz większą rzeszę turystów, pasażerów, z czego bardzo się cieszymy, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, statek pasażerski bez pasażerów jest tylko statkiem. Także bardzo nam jest niezmiernie miło gościć gości i płocczan. To jest płocka żegluga, prawda? Tak, żegluga płocka w tym roku w czerwcu miała swoje pierwsze urodziny, także tu po płockich wodach pierwszy rok, znaczy statek pasażerski pływał już trzeci rok, pływał pod banderą żeglugi wyszogrodzkiej, no i od roku pływa pod herbem żeglugi płockiej. A może mógłby pan opowiedzieć o historii nazwy tego statku? Statek nazywa się Marianna, poprzednia nazwa statku to była Mikołajki, dlatego ponieważ statek pływał w Mikołajkach. Został sprowadzony tu do Płocka, no i uważam, że nie mógł nazywać się Mikołajki, więc przechrzciliśmy go imieniem mojej mamy jako Marianna, która ma imię właśnie takowe. Ile lat ten statek ma? No za rok statek będzie obchodził swoje 60. urodziny. Mimo tego wieku słyszałam, że to jest jeden z najnowocześniejszych statków w Polsce, prawda? No najnowocześniejszych na Wiśle, bym tak powiedział. Statek przeszedł gruntowny remont. Zadbaliśmy o to, żeby miał nowe pokłady, nowe systemy ostrzegawcze, silników, okamerowany cały statek ze względu na bezpieczeństwo naszych pasażerów. Tu w sterówce znajduje się system kontroli, właśnie 8 kamer, z których właśnie kapitan bądź któryś z załogantów widzi, co się na pokładzie dzieje, także dbamy o to, żeby nasi pasażerowie, nic się nie stało naszym pasażerom. Bo to jest statek dwupokładowy, prawda? Tak. I nieważnie jaka pogoda, zawsze możemy na taki rejs z panem kapitanem się wybrać. Tak, statek pasażerski jest dwupokładowy, na dole znajdują się dwie duże sale, toaleta jak najbardziej oczywiście na statku pasażerskim. Wiele gości pyta przez telefon, dzwoniąc do nas, zadając takie pytanie, czy znajduje się toaleta na takim statku. No i oczywiście z uśmiechem zawsze mówię, że tak, i nawet ciepła woda, mówię, poleci z kranu, także to tak troszeczkę, może nie sarkastycznie, ale miło, jak pasażerowie właśnie są zaskoczeni, miło. Iloma statkami pan dowodzi? Pomagam swojemu tacie, który jest właścicielem firmy żeglugi wyszogrodzkiej, no i kilkadziesiąt statków ma swoich. No jak to tradycja rodzinna mówi, no pomagamy sobie oczywiście, jeśli kończy się sezon turystyczny, gdzie w czasie sezonu dowodzę statkami pasażerskimi. Oczywiście pomagam na statkach towarowych, czyli wsiadam jako kapitan na jakiegoś pchacza i pływamy przy budowach mostów, transportujemy ciężkie elementy, ładunki po Wiśle z Gdańska do Warszawy bądź dalej. Najdłuższy rejs z wycieczką? Jeśli chodzi tu w mojej trzyletniej, że tak powiem, kadencji, najdalsze rejsy, które odbyłem, to były rejsy do Włocławka, ponieważ są to rejsy takie stuprocentowej pewności, że statek pasażerski dopłynie, zrobimy atrakcję śluzowania we Włocławku i ja wiem, że zawsze wrócę, nie utknę na mieliźnie, ponieważ znajdujemy się na jeziorze włocławskim i tu jeszcze na razie jest ta woda, jest ta głębokość odpowiednia, gdzie ja zapewnię swoim pasażerom to bezpieczeństwo i to, że kiedy wypłynę, również wrócę w to samo miejsce. Czy zdarzyło się panu na mieliznę kiedyś wpłynąć? Oczywiście, że tak, wielokrotnie, pływając poza granicami tu województwa, że tak powiem, mazowieckiego, bliżej Gdańska, bliżej Warszawy. Są głębokości niestety nieodpowiednie, że tak powiem, i często bywa tak, że gdzieś tam szukamy tej głębokości, gdzieś się przytknie, gdzieś na chwilę się przystanie, ale uważam, że trzeba sobie jakoś radzić, to też jest jakby nauka dla kapitanów, jak sobie radzić w ekstremalnych sytuacjach, uważam, że to jest bardzo ważne, ale takie sytuacje przeżywamy również. A jeśli chodzi o pasażerów, to pasażerowie są tylko z Płocka? Nie, pasażerów mamy z całej Polski. Mam w zwyczaju zawsze bardzo często przebywać na pokładzie, rozmawiać z moimi pasażerami. No i oczywiście zawsze pytam, skąd są. No i często spotykam się z pasażerami anglojęzycznymi. Dziś na pokładzie mamy gości z Holandii na przykład. Byli goście nawet z Afryki, pytałem, nie wiem, przejeżdżając przez Płock,
gdzieś z mostu zobaczyli statki, zjechali, przepłynęli się. Także z wielu zakątków, myślę, mogę powiedzieć kontynentów nawet, mamy tu w Płocku gości, z czego bardzo jestem zadowolony. Dziadek kapitanem, tata kapitanem, czyli rozumiem, że wychował się pan tutaj na statku. No tu może nie, ale na statku, że tak powiem, tak. Będąc już małym chłopcem, tata był kapitanem i spędzałem wakacje właśnie na statku. Będąc w szkole podstawowej, w liceum, również każde wakacje, każdy mój weekend spędzałem właśnie na statku, pływałem, pomagałem, lubiłem to, więc to jest dla mnie pasją. I tym samym zarażam również i dobieram moją załogę, żeby pływanie było pasją. A pasja po prostu również ja uważam, że zaraża. Także ludzie widząc dobrą, fajną, przyjazną załogę, dobrze również się czują na tym statku. Z ilu osób składa się załoga? Załoga statku pasażerskiego Marianna to są 3 osoby. Jest to wystarczająca liczba załogi, przepisowa oczywiście. Jeśli jest taka potrzeba, mamy więcej pasażerów, oczywiście dobieramy wtedy wzmocnioną załogę, bierzemy ratowników w WOPR-u, bierzemy więcej hostes, także dopasowujemy po prostu liczbę załogi do potrzeb imprezy, wynajęcia bądź rejsu. Czy zamieniłbyś Mariannę na jakiś inny statek, bardziej nowoczesny, właśnie pasażerski? Czy jednak Marianna pozostaje w Twoim sercu? No powiem tak, pływam wieloma statkami i każdy statek budzi jakieś wspomnienia, jest czymś wyjątkowym, więc każdą jednostkę, na której pływam, traktuję, myślę, jednakowo. I mając jakąś inną, że tak powiem, jednostkę, może w przyszłości w szeregach naszej tu żeglugi płockiej, a są takie plany, myślę, że będę traktował jednakowo, aczkolwiek Marianna na pewno będzie tym sentymentem, która jakby była zaczątkiem tego. Zawsze z Tobą zostanie? No mam nadzieję, że tak. Twój pierwszy rejs, opowiedz. Mój pierwszy rejs... Jako dziecko i jako kapitan. Tak, jako dziecko mój pierwszy rejs, że tak powiem, wykonałem mając zaledwie 5 lat, kiedy dziadek zabrał mnie na łódkę. Ja przejąłem wiosła, od niego chciałem sterować, chciałem dowodzić tą łódką. Pamiętam to bardzo dobrze, bo się śmiał, uśmiechał się i widział to, że będę pływał. Mi się to bardzo podobało, widziałem, że będę chciał dowodzić jednostkami. No i tak jest. Marianna i kapitan są pięknym wizerunkiem naszego miasta, Płocka. Czy władze są przychylne? Bardzo miło mi jest słyszeć taką, że tak powiem, opinię. I tak, z pełną świadomością oczywiście mogę powiedzieć, że władze są przychylne, widzą potencjał. Dajemy z siebie wszystko, godnie staramy się, by reprezentować naszą żeglugę płocką, żeby miała dobrą opinię i bardzo dziękuję władzom miasta Płocka za to, że pomagają nam. Bardzo serdecznie za to dziękuję. Dostrzegają po prostu to, co robimy, a my staramy się oczywiście również tą dobrą opinię rozszerzać poza granicę Płocka, a dobrą opinię słyszę gdzieś tam wokoło, że mamy dobrą. Panie kapitanie, co pana cieszy, a co denerwuje podczas rejsu statkiem pasażerskim? No ciekawe pytanie, przyznam. Co mnie cieszy? Cieszy mnie to, że statek żyje, że statek pływa, że tak jak powiedziałem wcześniej, statek pasażerski, jeśli są na nim pasażerowie, to on żyje. No i wtedy mnie to bardzo cieszy. Denerwuje mnie na przykład to, że widzę jedno, dwa miejsca wolne. To jest chyba jedyna rzecz, która mnie denerwuje na tym statku, bo chciałbym, żeby był zapełniony do pełna i żeby każdy mógł skorzystać z uroków i widoków, które można zobaczyć z tego pokładu. W jakich dniach kursuje statek? Statek kursuje 7 dni w tygodniu. W weekendy wykonujemy regularne rejsy. W tygodniu od poniedziałku do piątku takie rejsy mamy na zamówienie. Grupy zgłaszają się, zapisujemy je na daną godzinę, wykonujemy takie rejsy. A dodatkowo oczywiście do grupy, jeśli przyjedzie turysta, widząc statek, oczywiście może skorzystać, wejść na pokład, zakupić bilet i przepłynąć się z grupą. Jest pan kapitanem, to jest jeden cel, który pan osiągnął, jest pan szczęśliwy. Kolejny był osiągnięty jako płocka żegluga, jest pan przeszczęśliwy. Jaki jest kolejny cel, którym może nas pan zaskoczyć? Kolejny cel. Panie redaktor, jak pani wie bardzo dobrze, Płock był kiedyś kolebką statków pasażerskich w Polsce. Pomyślałem sobie, że żegluga płocka mogłaby po prostu wyjść poza granicę Płocka i bardzo chciałbym kiedyś
żeby statki żeglugi płockiej właśnie, nosząc na sobie herb, logo miasta Płocka, pływały w Gdańsku, w Warszawie i w Krakowie. Wtedy byłbym właśnie bardzo szczęśliwy. A czy jest to możliwe? Oczywiście, że jest to możliwe. Uważam, że człowiek, który ma marzenia, potrafi je spełniać. Jeśli bardzo w to wierzy, to jak najbardziej dojdzie do celu. Czy jako gospodarz i kapitan mógłby pan mnie zabrać na wycieczkę po statku? Oczywiście, że tak. Oprowadzimy i pokażemy nasze skromne progi żeglugi płockiej i naszego statku pasażerskiego. Korzystając z okazji, gdzie czekamy na kolejnych pasażerów, pokażę państwu troszkę naszego statku Marianny. Znajdujemy się teraz w sterówce statku pasażerskiego. Sterówka, jedna z najbardziej nowoczesnych sterówek na statku, posiadające nowoczesne systemy elektroniczne, system kontroli silnikami agregatu, system monitoringu. Tu jest centrum, z którego właśnie obserwujemy cały statek, nie wychodząc ze sterówki. Przed sterówką znajduje się pokład dziobowy, tak zwany pokład widokowy, z którego mogą korzystać pasażerowie, siedząc na ławkach i zwiedzając piękne uroki wzgórza Tumskiego. Przejdziemy do tylnej części statku. Zapraszam. Znajdujemy się teraz na śródokręciu statku, czyli za sterówką. 150 metrów kwadratowych pokładu, z którego mogą korzystać nasi pasażerowie. Tył statku, rufa, taras widokowy górny oraz dolny taras rufowy. Zapraszam do środka. Znajdujemy się, proszę państwa, teraz w sali rufowej pod pokładem. Jest to sala, którą wykorzystujemy przy złej pogodzie, na przykład, w której organizujemy wszelkiego rodzaju przyjęcia okolicznościowe. Sala ma 40 metrów kwadratowych, więc może pomieścić troszkę gości. Na ścianach możemy zobaczyć obrazy, na których widać oczywiście nasz Płock, czyli obrazy nawiązują do scen płockich. Z salonu rufowego przyszliśmy do salonu dziobowego statku. Jest to sala troszeczkę mniejsza od rufowej. Na bokach ścian znajdują się panoramiczne okna, przez które również możemy oglądać widoki Płocka, płockiego wzgórza Tumskiego. Sala wygodna, duża. Pasażerowie czują się tu dobrze. Serdecznie zapraszam. Where are you from? Holland, prowincja Limburg, traditional Dola, Holland. A jak ci się podobał rejs? Super. The rejs is super. Olu, jak ci się podobał rejs? Fajny był. Pierwszy raz jesteś na statku? Tak. A będziesz w kolejnych rejsach brała udział? Może będę. A jak ci się podobał kapitan? Fajny był. A pani wrażenia na temat rejsu? Po raz kolejny jak najbardziej pozytywne. W miarę możliwości uczestniczymy w rejsach, gdy tylko nam czas na to pozwoli. Zabieramy całą rodzinę, znajomych, rodzinę, która przyjeżdża z Gniezna, nas odwiedza tutaj. Także jesteśmy mega zadowoleni.